Jet Propulsion Laboratory znajduje się w dość odległej dzielnicy Los Angeles w Pasadenie i jest centrum badawczym NASA, które zajmuje się przede wszystkim misjami bezzałogowymi. O historii powstania tego ośrodka można przeczytać w moim artykule w majowym numerze Astronomii z 2022 roku. W filmie tym skupię się tylko na zwiedzaniu. Jestem już na terenie JPL. Zanim tu wszedłem, trzeba było przejść przez kontrolę, no i poczekać trochę na przepustkę oraz Artura Chmielewskiego, który będzie mnie oprowadzał. Przygotowania do wizyty zacząłem dużo wcześniej, bo z marszu nikt tutaj nikogo nie wpuści. Samo wypełnianie formularza o możliwość wstępu na teren JPL przypomina wypełnianie wniosku wizowego. Zwiedzanie zaczniemy od Visitor Center, w którym znajdują się obiekty historyczne. A oto Explorer 1, pierwszy amerykański satelita wystrzelony 31 stycznia 1958 roku na pokładzie rakiety Juno Wernera von Brauna. Ciekawy jest fakt, że niewiele osób o nim pamięta, natomiast Sputnika kojarzy prawie każdy. A to właśnie Explorera należy uznać za pierwszego satelitę naukowego. Sputnik poza generowaniem impulsów elektromagnetycznych niewiele robił. Natomiast w Explorerze 1 została umieszczona aparatura dostarczona przez doktora Jamesa Van Allena z Uniwersytetu Iowa, która to doprowadziła do odkrycia sławnych pasów radiacyjnych otaczających naszą planetę. Z boku widzimy płaskorzeźbę doktora Theodora von Karmana, wybitnego amerykańskiego naukowca pochodzenia węgierskiego, pracującego w kalifornijskim Instytucie Technologicznym, znanym jako Caltech. Uchodził za autorytet w aerodynamice, a w szczególności w hipersonicznym przepływie powietrza. Był również pierwszym dyrektorem JPL. Wchodzimy do audytorium Karmana. To tu znajdują się najbardziej interesujące okazy. Widzimy tu sondę Juno, która weszła na orbitę Jowisza 4 lipca 2016 roku i miała za zadanie zrozumienie pochodzenia i ewolucji tej planety. Naukowcy mają nadzieję, że pomoże to w wyjaśnieniu tajemnic powstania, formowania i ewolucji Układu Słonecznego. Warto dodać, że podobnie do sondy Cassini, na zakończenie swojego żywota we wrześniu 2025 roku ma zostać zdeorbitowana i spalona w atmosferze Jowisza. Póki co, sonda Juno jest obecnie najodleglejszym orbiterem planetarnym NASA. A oto słynny Voyager. To najważniejszy eksponat w tej sali. Oczywiście nie chodzi tu o tego satelitę, który jest już poza granicami Układu Słonecznego, ale o jego pełnoskalową i w pełni funkcjonalną replikę. NASA zawsze tworzy dodatkowy egzemplarz, który w razie kłopotów oryginału na orbicie ma pomóc w rozwiązywaniu ich tu na Ziemi. Pierwsze, na co zwraca się uwagę, to jego gabaryty. Jest naprawdę wielki. Ten kolos znajduje się obecnie w odległości prawie 163 jednostek astronomicznych, co przekłada się na około 15 miliardów kilometrów. Sygnał wysłany z niego biegnie do nas przez 22,5 godziny, co plasuje go na najdalszy obiekt wysłany w kosmos, stworzony ludzką ręką. W tej gablotce mieści się nie mniej słynna Golden Record, czyli 12-calowa płyta gramofonowa, wykonana z miedzi i pokryta cienką warstwą złota. Co się na niej znajduje? Całkiem sporo. 115 obrazów oraz różnorodne naturalne dźwięki, odgłosy fal, wiatru, ptaków i innych zwierząt. Utwory muzyczne z różnych kultur i epok oraz pozdrowienia mówione przez ludzi w 55 różnych językach, w tym także i w polskim. Dodatkowo znajdują się na niej przemówienia prezydenta Cartera i sekretarza generalnego ONZ. Informacje o pochodzeniu statku oraz sposobie odtwarzania płyty pokazane są za pomocą piktogramów. Kolejny kultowy obiekt. Sonda Cassini. Ta sonda stworzona we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i Włoską Agencją Kosmiczną wystartowała w październiku 1997 roku wraz z próbnikiem Huygens. W 2000 roku przez 6 miesięcy badała Jowisza, po czym poleciała do Saturna. W 2004 roku rozpoczęła serię przelotów nad księżycami Saturna. Podczas jednego z nich w styczniu 2005 roku został opuszczony na Tytana, księżyc Saturna, stworzony przez ESA próbnik Huygens, mający zbadać jego powierzchnię i atmosferę.
W 2008 roku, po zakończeniu misji podstawowej i ze względu na świetny stan techniczny sondy, zdecydowano się na przedłużenie eksploracji Układu Saturna. Ostatecznie zakończyła swój żywot w górnych warstwach atmosfery Saturna 15 września 2017 roku. Najmniejszy eksponat w audytorium Karmana to satelita SWOT, która jest pierwszym w historii urządzeniem mającym na celu globalne zbadanie wód powierzchniowych na Ziemi, czyli określenie, jak zbiorniki wodne, np. jeziora, rzeki, zmieniają się w czasie. Dodatkowo sonda zbada cyrkulację wody w oceanach oraz ma pomóc w zarządzaniu słodką wodą na świecie. Sonda została stworzona we współpracy NASA i francuskiej agencji kosmicznej, a wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9 16 grudnia 2022 roku. Wróćmy na chwilę jeszcze do Voyagera, aby spytać się Artura, skąd ten drugi eksponat. Budujemy tak naprawdę do trzy. Jest jeszcze tak zwany engineering model, czyli model inżynierski, którym się testuje, wiesz, pewne rozwiązania. Potem jest taki zwany qualification model, który się testuje na wibracje termiczne, wiesz, rozwiązania. No i dopiero wtedy jest flight model, czyli ten model lotowy. A skąd obcy mają wiedzieć, jak odczytać tę płytę? Wtedy nie było, prawda, wtedy były płyty gramofonowe, tak? Widziałaś kiedyś w ogóle prawdziwą, czarną z winylu? Nie, chyba. Zobaczyli to, to są różne rzeczy, jak mają wykombinować, że to jest jakaś komunikacja. Więc tu jest pokazane, widzisz, że jest igła tak zwana i to jest ta płyta. I że wiesz, i ta częstotliwość, jak ta igła przeskakuje, to co są częstotliwości różne, w tym pierwszym rowku, jak odczytasz te częstotliwości, no to już możesz to zapisywać. To jest zapis głosu, a też są zdjęcia na tym. Więc te wszystkie, było bardzo dużo dyskusji, które są bardzo ciekawe. Jak komuś wytłumaczyć, kto nie zna Ziemi, co to jest Ziemia i co to są ludzie. Tu jest też zapis, gdzie jesteśmy, bo to są kwazary. Jeżeli się je połączy dystans do tych kwazarów, no to będzie się mniej więcej wiedziało, gdzie jest, gdzie jest nasz Układ Słoneczny. Nie wiedząc, co to jest centymetr, metr, cal, ale każdy w Wszechświecie wie, jaka jest długość fali wodoru, wypromieniowania. No i tu jest wodór, prawda? Że jest jeden proton i to jest ta długość, którą elektron, widzicie, ma jeden elektron, jeden proton, muszą to sobie wykombinować i to jest, wszystkie wymiary w tym są podane na podstawie w skali. Czyli takie po prostu wodoru. Uniwersalne, stałe fizyczne, tak jakby można było powiedzieć. No bo wodór jest na całym wszechświecie. Podstawowy ten składnik materii. Przejdźmy teraz do sąsiedniego pomieszczenia i wchodzimy teraz do Visitor Center Museum. To jest fajne porównanie łazików. To był pierwszy łazik, który się nazywał Sojourner, a to jest Mars Exploration Rover, czyli to jest Spirit i Opportunity. One były podobne, tak? Identyczne były. Jeden przestał działać, chyba obydwa przestały działać już. Jeden utknął kompletnie i się rozładował, drugi się rozładował dlatego, że pokryte panele miał tym kurzem marsjańskim. No właśnie. Bo te najnowsze mają napęd atomowy, nie? Tak. No, chyba te panele się okazały, że nie są chyba za dobre. No wiesz, z różnych powodów też dla tych większych łazików te panele musiały być ogromne, dlatego że ilość energii, też, tak? Trzeba też ogrzewać w nocy, prawda, ten cały łazik. A generatory nuklearne dostarczają ciepło też. Ciepło też, no. Także to jest... Można i elektrykę, nie? I ciepło dostarczają. Wiesz, na początku myśleliśmy, że te łaziki będą działały przez 90 dni, bo potem osadzi się pył na tym na tyle, że nie będą produkować elektryczności i zamarzną, tak? Ale co się okazało, właśnie są te tak zwane dust devils, to są takie małe tornada, co chodzą. I to jest to, jakby sprzątacz przychodził i oczyścił. Także tego to się nie stało tylko w jednej misji, nie wiemy dlaczego. Bo te tornada, te dust devils czyściły wszystko, tylko misji Insight nie czyściły. I ona właśnie tyle się zgromadziło pyłu na nich, że przestał działać. Przypomnijmy sobie jeszcze kilka podstawowych informacji.
Sojourner był pierwszym w historii łazikiem jeżdżącym po powierzchni innej planety niż Ziemia w ramach misji Mars Pathfinder. Pamiętam do dzisiaj, że relację z tego wydarzenia oglądałem w Teleekspresie. Łazik o masie 10 kg był projektem eksperymentalnym, mającym na celu przetestowanie różnych rozwiązań technicznych w środowisku marsjańskim. O wiele większe wrażenie robi jednak zdecydowanie większy bliźniaczy łazik do Spirit i Opportunity. Wspomnę jeszcze tylko, że dzięki tym bliźniaczym łazikom zawdzięczamy odnalezienie dowodów, że Mars był kiedyś bardziej wilgotną planetą i jeżeli istniało tam kiedykolwiek życie, to panowały przez jakiś czas warunki mogące to życie podtrzymywać. Mając na myśli oczywiście raczej drobne ustroje. Początkowo ich działanie planowane było na 90 dni, ale ten okres został wydłużony wielokrotnie. Pod tym względem rekordzistą okazał się Opportunity, który przepracował na powierzchni Marsa 15 lat. Ostatni kontakt z Ziemią nastąpił 10 czerwca 2018 roku. Do tego czasu przebył łączny dystans 45 km i 160 metrów, co stanowi obecnie rekord podróży pozaziemskich. Jak widzicie, cały obszar podzielony jest na strefy. Słońce, Merkury, Wenus itd. W gablotach znajdują się modele sond Genesis, Ulysses, Mariner 10, Magellan, ale także aparatury badawczej Księżyca, Surveyor 1, Surveyor 3 oraz Ranger 7. O wszystkich tych obiektach pisałem w tegorocznym kwietniowym numerze astronomii. Przejdźmy teraz do najważniejszego obiektu w tym pomieszczeniu, sondy Galileo. Wiesz, ile megapikseli masz każde zdjęcie, które zrobisz smartfonem? Mam, dużo. Dużo. 10? Mniej więcej, tak? 10, 12, 14, tak? Mhm. 10 megapikseli to jest jedno zdjęcie teraz z iPhone'a. A to była cała pamięć na tym statku kosmicznym. To żeśmy zbudowali specjalnie. Pamięć jest na taśmach. To było największe osiągnięcie technologiczne tego statku kosmicznego i wiesz ile miał pamięci? 120 megabajt. Czyli 10 zdjęć z iPhone'a by się zmieniło, zmieściło na to. Teraz statki mają gigabajt, czyli to jest też 1000 razy więcej. A ja pracowałem nad tym statkiem, to jest Galileo, pracowałem nad generatorami właśnie nuklearnymi. A jedno, co jest ciekawe tutaj, czego ludzie nie zwracają na to uwagi, to jest właśnie antena u góry. Widzisz, to jest taki parasol i ta antena właśnie, co widzicie, jeżeli chodzi o tą antenę? Ona ma jakąś siatkę. Tak, ma siatkę. Później ma jakiś taki daszek, tak. Parasol, tak. Rozłożony. Bardzo dobrze, widzisz. Bo co się stało? Ten statek, on miał lecieć, Galileo miał być wystrzelony ze Space Shuttle i miał prosto lecieć na Jowisza, tak? Ale ponieważ Challenger wybuchł, wszystko było opóźnione, w związku z tym poszliśmy na inną, używaliśmy inną rakietę, która leciała bliżej Słońca, używała grawitację Wenus chyba. Taka asysta grawitacyjna. Ta asysta grawitacyjna, żeby lecieć szybciej na Jowisz. Tylko tyle, że... Tylko, że tak się stało, że jeżeli lecieliśmy bliżej Wenus, no to jest bliżej Słońca i żeby się to złoto, prawda, nie stopiło, za bardzo było tam gorąco, to daliśmy właśnie tą osłonę i ten parasol był złożony pod tym, a to było wycelowane w kierunku Słońca, żeby to zasunąć. I potem mieliśmy, jak mieliśmy być dalej od Słońca, to miało się rozłożyć, tylko że się nie rozłożyło. Więc to była tragedia, bo myśleliśmy, że misja jest skończona, bo się antena nie rozłożyła, nie mogliśmy komunikować, przesyłać dużo danych na Ziemię. Ale na szczęście mieliśmy kogoś w wieku Oliwii z nowej generacji, kto wymyślił tak zwane data compression, które jest teraz we wszystkim, czyli dane są kompresowane. Kompresowane są, prawda? I wtedy mogliśmy użyć tą małą antenę, żeby to wszystko przesyłać.
Także dzięki temu też znaleźliśmy technologię, która teraz używana jest we wszystkich iPhone'ach. Przypomnijmy jeszcze kilka podstawowych faktów. Wystrzelona 8 października 1989 roku z przylądka Canaveral za pomocą promu kosmicznego Atlantis miała za zadanie zbadać układ Jowisza. Zanim jednak tam trafiła, przeleciała koło Wenus 10 lutego 1989 roku, później zataczając koła o coraz większym promieniu, minęła Ziemię, asteroidę Gaspar, ponownie Ziemię i w końcu za pomocą transferu Hochmana została skierowana na orbitę Jowisza. Podczas tego etapu lotu ponownie minęła planetoidę, tym razem Idę, i była świadkiem uderzenia fragmentów komety Shoemaker-Levy w górne warstwy atmosfery Jowisza. Jak do tej pory jest to jedyny taki przypadek. Te wszystkie przeloty wokół Ziemi i Wenus miały na celu rozpędzenie statku i skierowanie jego na właściwą trajektorię. Na orbitę Jowisza dociera ostatecznie 7 grudnia 1995 roku. W międzyczasie wysyła małą sondę mającą zagłębić się w górne warstwy olbrzyma. Podczas swojej głównej misji orbitalnej Galileo wykonał 4 przeloty nad Ganymedesem, 3 przeloty nad Kalisto i 3 nad Europą. Chodzi oczywiście o księżyc Jowisza. Jak podaje NASA, przeloty te były nawet 1000 razy bliższe niż przeloty Voyagera 1 czy 2. Krążąc nad górnymi warstwami atmosfery Jowisza, przyrządy rejestrowały olbrzymie promieniowanie dochodzące z planety. 25 razy większe niż dopuszczalny poziom dla człowieka. Dlatego też statek Galileo należało utrzymywać na odpowiedniej, bezpiecznej orbicie, aby nie uszkodzić czujników i elementów komputerów pokładowych. W grudniu 1997 roku misję przedłużono i rozpoczęto intensywne badanie powierzchni Europy. Kolejnych 8 bliskich przelotów. Próbując ustalić, czy pod lodową powierzchnią Księżyca faktycznie znajdują się płynne oceany. Również podczas misji dodatkowej Galileo przeleciał dwukrotnie nad najbliższym księżycem Jowisza, Io, zbierając nowe informacje o jego aktywności wulkanicznej. Historia tej misji kończy się 21 września 2003 roku. Statek został skierowany na kurs kolizyjny z Jowiszem, aby wyeliminować możliwość zderzenia statku z Europą. Myślano już wtedy o dalszym jej badaniu. Galileo okrążył Jowisza 34 razy, a od momentu wystrzelenia przebył łącznie dystans ponad 4,5 miliarda kilometrów. Powróćmy jednak do Visitor Center. A to jest fajna rzecz. To jest aerogel. To jest, my to nazywamy stałym dymem. Czyli ciało stałe, ale to jest dym. Dlaczego? Bo to jest tak lekkie. Ja jak czasami w szkołach podstawowych robiłem prezentację, to brałem sobie ten aerogel, bo to jest tyle fajne, bo to jest niesamowity insulator, tak? I to ja sobie kładłem na rękę plasterek tego i brałem palnik i przytykałem sobie palnik przez to. No i dzieci się strasznie bały, że sobie odpalę całą spalę rękę, ale to jest tak genialny insulator. Insulator jest tak dobry, jakbyście mieli to we własnym domu jako insulator, to nie potrzeba było nigdy ogrzewania, bo wasze ciało by wystarczyło, że tam daje coś 150 watów, jak żarówka, na godzinę i byście sobie ogrzewali swoje mieszkanie poprzez... A czemu to tak nie jest stosowane szeroko w budownictwie? Drogo. Do wytworzenia. Cena spada, już teraz jest w Łodzi do wielu aplikacji. Ciekawe to jest. Na głównym placu w JPL jest tablica informacyjna podsumowująca wszystkie ważniejsze misje. Powiedz, Artur, kilka słów o tej tablicy. Misje, widzisz, Jowisz, Juno, w tej chwili no, już nie ma nic na Saturnie, ale jest, zobacz ile jest na Marsie, prawda? Jest Mars Odyssey, to już jest chyba, ja nie wiem, 18 lat tam, czy coś takiego, MRO, Mars Reconnaissance Observer, Ingenuity, jest helikopter pamięci. Się zepsuł właśnie w tym tygodniu. No i wiesz, jest Perseverance, Curiosity, Maven jest... Hinduski chyba? Nie, Maven jest z Goddard Space Flight Center, nie z naszego centrum. No i wiesz, o czym się zwykle nie mówi, że mamy tyle też misji orbitujących Ziemię i badających Ziemię, zmianę klimatu, poziom
grawitację, poziom oceanów i tak dalej. Mm-hmm. Także jest... Kiedyś miał... Zobacz, daleko, najdalej jest Voyager 1 i 2, które już są poza Układem Słonecznym. Tak. Idziemy dalej. Te niepozorne schody zaprowadzą nas do budynku, w którym znajduje się Centrum Kontroli Misjami. Coś podobnego znajduje się w Houston, w Johnson Space Center. Tu jest kontrola lotów wszystkich statków kosmicznych bezzałogowych, które my robimy. Także zresztą zobaczycie, jakie, które statki kontrolujemy, które anteny. To jest podłączone do tak zwanego DSN, czyli Deep Space Network, czyli tych ogromnych anten, które mają 70 metrów i 34 metry i są w Kalifornii jest jedna jest w Madrycie w Hiszpanii i trzecia jest w Australii. W ten sposób mają zawsze, zawsze możemy się porozumiewać, obojętnie w jakim pozycji jest Ziemia obrotowym, no to zawsze możemy się ze wszystkim porozumiewać. Dlatego mamy trzy anteny. Aha, a czy tutaj też obserwuje się te obiekty, jakby to powiedzieć, potencjalnie zagrażające Ziemi? Tak. Czyli obserwuje się te wszystkie asteroidy, które krążą? Bo ich trochę jest. Tak, no to te dane przychodzą, wiesz, z różnych obserwatoriów ziemskich, jak są ziemskie, to wiesz, to... Już jesteśmy wewnątrz. Jak widać, kręci się tu całkiem sporo ludzi. Nie ma się co dziwić, każdy chce sobie zrobić fotkę z logo NASA i napisem Jet Propulsion Laboratory. My też sobie zrobimy, ale wpierw chcę zobaczyć miejsce, z którego kieruje się takimi misjami jak na przykład Voyager. Po tych schodach wejdziemy na galerię przeznaczoną dla gości. Do samego centrum nikt nas nie wpuści, bo trwa tam non-stop praca. Pomieszczenie może nie jest tak duże jak historyczne Centrum Kontroli w Houston, ale i tak robi wrażenie. Więc się pytałeś, te misje właśnie się komunikują teraz, prawda? Jest Voyager, to jest tak od góry tam, jak jest statek kosmiczny, więc jest Voyager 2, Voyager 1. Czy to jest Mars Observer może? Bo z tymi, co nie ma kontaktu, to się Mars obserwuje Observer. Dalej, czy nie? Nie, bo nie, nie ma jak. Nie, nie ma jak. Potem jest Juno, Curiosity, Maven, Perseverance, James Webb i Psyche. Psyche, która jest leci będzie obserwowała metalową asteroidę. Prawda? Tak, bo dosyć głośno ostatnio o niej było właśnie. Teraz... No chyba niedawno zostało jakoś wysłane. No wysłałem, tak. Jakieś chyba dwa miesiące tam. Po rocznym opóźnieniu. Było to bardzo ciekawe, co wywołało to roczne opóźnienie. Stwierdzono, że ze względu na COVID zmieniło się porozumiewanie między ludźmi. Jednak ludzie się bardzo porozumiewają ze sobą, spotykając się w korytarzach, wchodzą do swojego biura, więcej informacji jest przekazywanych niż jeżeli wszyscy siedzą przed komputerami. Każdy ma dyżur tutaj, tak? Z tych osób, czy jak to jest? Co znaczy każdy? To znaczy, no te osoby, co siedzą, to jest tak, że wyznaczony dyżur 24 godziny na dobę. Tak, no tutaj oczywiście to jest zapełnione. Mhm. To, co widzicie na tych wszystkich filmach, jak na przykład jest lądowanie na Marsie, to widzicie właśnie tutaj ludzie rzucają się sobie w ramionach, no bo wiesz, po jeden opornik spalony może spowodować, że się straci całą misję. To tutaj wszyscy są, no to jest pełne podczas lądowania. Gdy nie ma lądowania żadnego, to my chcemy, żeby tutaj nikogo nie było, bo za ludzi się płaci. Czyli chcemy, żeby statek kosmiczny sam się monitorował i przysyłał nam wiadomość, jeżeli coś jest nie tak, trzeba na to zareagować. Prawda? Także... Co tak się, na co zwraca się uwagę, tak jak można powiedzieć, czy coś tam się, jakieś parametry, tak? Czy tam no jest wiesz, jakieś napięcie się, odpowiednie, tak? Tak, no na wszystko się zwraca, no wiesz, trzeba wiedzieć, czy statek funkcjonuje, po pierwsze, prawda? Czy jakiś mały meteoryt niego nie uderzył, czy promień galaktyczny nie przeszedł przez pamięć komputera i nie zmienił 0 na 1 i teraz nic nie działa już, prawda? W takim wypadku, jak coś takiego się zdarzy, to zwykle taki statek wpada w tak zwany safe mode, to znaczy on wszystko wyłącza, oprócz anteny i komunikacji z Ziemią, prawda? I wtedy ten statek wyłącza się i przechodzi przez taki manewr, gdzie szuka Ziemi, prawda? Bo inaczej, no i wtedy jak antena wyceluje w Ziemię, no to my widzimy jego sygnał, przesyłamy, prawda? Dostajemy telemetrię, czyli informacje o
jak ten satelita, jak o człowieku, prawda? Jaki jest puls, czy chcemy wiedzieć, czy ktoś żyje. Jaki jest puls, jakie jest ciśnienie, czy oddycha, prawda? Tak samo jakie są symptomy choroby takiej, powiedzmy. No i wtedy odpowiednio reagujemy na to, na przykład nową software przesyłamy, prawda? Czy chcemy, żeby software podstawowo wystartowała, software, która jest w pamięci takiego statku kosmicznego. Bo oni żadnych takich danych naukowych nie odbierają, tylko tak... Odbierają, tu wszystko przechodzi, prawda? Wszystko przechodzi. I jest tam przesyłane do różnych miejsc, gdzie naukowcy sobie odbierają dane, tylko że tu jest kontrola, czyli wysyła się dane, odbiera się dane, ale no, same zdjęcia, prawda, są przesyłane, czy jakie dane z instrumentów naukowych są przesyłane do naukowców. Tu jest zresztą jedno z tych zdjęć, bo tutaj są różni ludzie, pewnie Oliwia by rozpoznała kogoś, jakie to są. Star Trek. Są różni, wiesz, no, aktorzy, są sławni ludzie. I ja wstawiłem tutaj też Grzegorza Rochnę, który jest prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. Tutaj zaraz powinien być jacyś komicy, aktorzy, których ja tam zupełnie nie znam, ale tutaj przychodzą. Oni tak przychodzą z ciekawości, czy raczej czasami też dlatego, że będą na przykład jak jest aktor, będzie na przykład w jakimś filmie o przestrzeni kosmicznej, prawda? I w związku z tym chcą zobaczyć widzieć prawdziwych inżynierów, prawdziwych naukowców i potem odtwarzają to, prawda? Odtwarzają to w filmie. Bo tak jak się orientowałem, to chyba Tom Hanks chyba jest taki najbardziej, który jest zainteresowany tym. Bo on kiedyś taki serial tam robił. Matt Damon, jak też Marsjanina nagrywał, to był tutaj chyba przez 2 tygodnie, żeby sobie popatrzeć, jak tacy ludzie jak ja, dziwni, się zachowują. To chodźmy. Co możemy znaleźć na tych ekranach? W centralnej części widzimy 3 ekrany systemu DSN, czyli Deep Space Network, które pokazują, z jakiej anteny obecnie korzystamy i z jaką satelitą czy sondą jesteśmy połączeni. Na dole widzimy stanowiska inżynierów kontrolujących dany obiekt. Widzimy również, że przy stanowisku Voyagera nikogo nie ma, a ekrany są czarne. Podczas mojego pobytu w lutym nie było połączenia z tą najodleglejszą sondą. Jak wiemy, niedawno udało się ten kontakt przywrócić. Szczegółowy opis ekranów, stanowisk, jak i całego pomieszczenia umieściłem w tegorocznym marcowym wydaniu Astronomii. Na koniec jednak tylko dodam ciekawostkę, że na środku pomiędzy rzędem 3 i 4 widnieje tabliczkę z napisem The Center of the Universe, Centrum Wszechświata, ponieważ to właśnie z tego miejsca wysyłane i odbierane są dane z całego Układu Słonecznego. Powoli opuszczamy centrum kontroli i udajemy się na śniadanie do stołówki, gdzie pracownicy JPL mogą sobie coś przekąsić. Ja wyłączam kamerę i spotykamy się niebawem na poligonie doświadczalnym marsjańskiego łazika, zwanym przez tubylców Mars Yard. A oto Mars Yard we własnej osobie, czyli kawałek terenu, na którym testowane są łaziki marsjańskie. Teren nie jest duży, ale z powodzeniem może symulować warunki panujące na czerwonej planecie. Na terenie Mars Yard znajdują się 2 baraki. Pierwszy, większy, to domek łazika testowego o pięknym imieniu Optymizm. Ten pełnoskalowy model łazika służy inżynierom do testowania pewnych działań, które będzie później musiał wykonać Perseverance na powierzchni Marsa. Jest więc swojego rodzaju królikiem doświadczalnym, mającym chronić marsjańskiego bliźniaka przed nieodpowiednimi pomysłami inżynierów z JPL. Tak więc każde polecenie, które zostanie wysłane na Marsa, musi być wcześniej przetestowane na Ziemi. Jest jednak jedna istotna cecha, która różni oba łaziki. Jest nią zasilanie. Perseverance jest zasilany przez radioizotopowy generator termoelektryczny. Optymizm natomiast nie wykorzystuje energii jądrowej, tylko zwykły prąd elektryczny. Tak więc biedak ciągnie ze sobą całkiem pokaźny zwój kabli. Testowanie łazika polega nie tylko na jeżdżeniu po terenie przypominającym powierzchnię Marsa, ale również ćwiczy swój chwytak na odpowiednio przygotowanych próbkach. W baraku tym znajduje się jeszcze bardzo ważne stanowisko o nazwie Ground Data System. To za pomocą właśnie tego stanowiska następuje interakcja z Optymizmem. W drugim baraku mieści się jeszcze jeden łazik,
o nazwie Scarecrow, czyli strach na wróble. Jest to pojazd testowy pozbawiony całego oprzyrządowania naukowego, a jego jedyną rolą jest ocena mobilności i wydajności zawieszenia. Dlaczego został pozbawiony całego sprzętu naukowego? Nie dlatego, że jego obecność nie jest potrzebna w warunkach ziemskich. Chodzi o grawitację. Waga łazika ma symulować rzeczywisty ciężar na Marsie. A trzeba pamiętać, że wynosi on zaledwie 38% ziemskiego. Zmierzam powoli do końca. Oczywiście, to nie jedyne ciekawostki, które znajdują się w Jet Propulsion Laboratory. Niestety nie wszędzie można się dostać. My zakończymy nasz pobyt w sklepiku z gadżetami, gdzie zapewne kupię sobie kilka koszulek, w których będzie można mnie zobaczyć na Low Gravity Show lub przy innej okazji. Kończąc ten pierwszy odcinek, dziękuję bardzo Arturowi za oprowadzenie mnie po JPL, a Was zapraszam do następnego. Piszcie w komentarzach, czy podobało Wam się i chcecie więcej. Pozdrawiam, cześć.